Dzień dobry, witajcie moi drodzy w nowym filmiku. Dzisiaj będzie pielęgnacyjnie, kosmetycznie. Opowiem Wam o tym, jak wygląda moja aktualna jesienna pielęgnacja, co stosuję, jakie kosmetyki, na co zwracam uwagę, kroki, dodatkowa pielęgnacja, poranna, wieczorna. Trochę tego będzie, więc od razu zaczynamy. Moja jesienna pielęgnacja rozpoczęła się tak naprawdę na samym początku września i cały czas trwa. Mam kosmetyki, które zaczęłam stosować od września i takie, które stosowałam już wcześniej, i myślę, że w przyszłym miesiącu to już będzie chyba denko w przypadku niektórych z nich, ale tak naprawdę w tej mojej jesiennej pielęgnacji stawiam na, po pierwsze, witaminę C, która jest obowiązkową substancją aktywną właśnie w mojej pielęgnacji od wielu, wielu lat. Zawsze do niej wracam w tym okresie jesiennym. Robię sobie najczęściej przerwę od niej jeszcze tak w okresie letnim, ale to też zależy od różnych produktów. Natomiast teraz w okresie jesiennym witamina C w porannej pielęgnacji musi być. Kolejne substancje aktywne, na które stawiam w najbliższym czasie, są to peptydy, które działają, jak wiecie, ujędrniająco, w zależności od tego oczywiście, jakie mamy peptydy, ale ja stawiam na te ujędrniające, liftingujące, przeciwzmarszczkowe. I następna substancja aktywna, która musi być w mojej pielęgnacji jesiennej, a w sumie to substancje aktywne, to są kwasy. I pokażę Wam za chwilę kilka takich produktów, które właśnie zawierają kwasy AHA w swoim składzie. I to można by było powiedzieć, że to jest taka pigułka, czyli te substancje aktywne w najbliższym czasie u mnie będą i już są. Co jeszcze? Pielęgnacja oczyszczająca, bo oczywiście posiadam skórę mieszaną, ale jak wiecie doskonale, prawidłowe i dokładne oczyszczanie naszej skóry to jest podstawa pielęgnacji. Żeby skóra przyjmowała substancje aktywne z różnych produktów, musi być dobrze oczyszczona, ale też, żeby nie dochodziło do tak zwanego zapychania porów, żeby nie pojawiały się na naszej skórze różnego rodzaju niespodzianki, zwłaszcza jeśli stosujemy filtry. Uwaga, ja stosuję filtry cały czas, zaraz Wam pokażę też filtr, który stosuję i będę stosować w najbliższym czasie. Także nieważne, czy jest to lato, wiosna, jesień czy zima, filtry stosujemy codziennie przez cały rok, przypominam. Więc filtry, zwłaszcza jeżeli też stosujecie substancje aktywne takie jak kwasy czy retinol właśnie w tej pielęgnacji jesienno-zimowej, to te filtry obowiązkowo muszą być. Także są filtry, a produkty, które będą działały na przebarwienia, których jeszcze nie widać gołym okiem na mojej skórze, ale już je widać w badaniu, które zrobiłam we wrześniu, i te przebarwienia pojawiają się u mnie tutaj, w tej okolicy oraz tu, niestety. Witamina C, która będzie uszczelniać naczynka, z którymi mam tutaj problem, w tej z kolei okolicy. Muszę działać intensywnie na okolice wokół oczu, czyli kremy, serum, które zaraz Wam również pokażę. Także widzicie, trochę tych kroków jest. Mam tutaj przed sobą sporo tych produktów, które zaraz Wam pokażę, ale Wy wiecie, że ja uwielbiam kosmetyki, uwielbiam pielęgnację, uwielbiam zwłaszcza wieczorem się dopieszczać, poświęcać więcej czasu na oczyszczanie, na właśnie takie różne zabiegi, rytuały pielęgnacyjne. Staram się, żeby poranna pielęgnacja to było takie kombo, które da energię mojej skórze, która będzie wyglądała świetliście, będzie taki naturalny blask na tej skórze. No i oczywiście też makijaż będzie się dobrze utrzymywał. Zaczynamy. Dobra, lecimy z poranną pielęgnacją. I zanim zacznę Wam pokazywać wszystkie te kosmetyki i kroki, które ja stosuję, to chciałam Wam przypomnieć, że to, co dzisiaj będziecie widzieć, to są moje kroki, kosmetyki dopasowane do typu mojej skóry, ze względu też na czas, który mam, więc nie zdziwcie się, że na przykład jest ich bardzo dużo, albo są też bardzo drogie, albo dużo tych kosmetyków stosuję w różnych etapach mojej pielęgnacji, bo to jest moja pielęgnacja, ona jest dopasowana do potrzeb mojej skóry, co nie oznacza, że Wy też powinniście mieć taką samą pielęgnację, stosować taką ilość kosmetyków, tyle kroków w Waszej pielęgnacji, bo Wy doskonale wiecie,
jaki macie typ skóry, czego wasza skóra potrzebuje, ile macie czasu w porannej czy wieczornej pielęgnacji, jaki macie zasób portfela i na co możecie sobie pozwolić. Ja dzisiaj opowiadam wam o tym, co ja stosuję i co będę stosować w najbliższym czasie. Oczyszczanie to jest pierwszy krok, który pojawia się w mojej pielęgnacji rano. Pamiętamy, że myjemy skórę w porannej pielęgnacji, zmywamy z niej to, co pozostało na naszej skórze po wieczornej pielęgnacji, substancje aktywne, które się być może nie wchłonęły, pozostałości różnych kremów, ale również to, co zbiera się na naszej poduszce, kurz, roztocza i tak dalej. Oczyszczamy naszą skórę i przygotowujemy ją na przyjęcie substancji aktywnych, które będą sobie działały w ciągu dnia. O, we wrześniu, jak doskonale wiecie, stosowałam intensywnie ten oto zestaw, czyli LumiSpa z napką i z żelem oczyszczającym do skóry normalnej i mieszanej. Testowałam dla was ten produkt, testowałam dla was Lumi, sprawdzałam jak działa, więc przykładałam uwagę do tych porannych testów. Najpierw spryskiwałam skórę napką, jest to taki produkt nawilżający, tonizujący, ma w składzie m.in. aloes, wyciąg z aloesu, glicerynę, ma kwas hialuronowy, kwas mlekowy, bardzo fajny skład, więc najpierw spryskiwałam sobie skórę tym oto produktem, a następnie oczyszczałam moją skórę przy pomocy właśnie żelu i LumiSpa. W takie dni, w które nie stosuję makijażu, bo są też takie dni, że się nie maluję, a co, czasami tak mam, nie zawsze się maluję, to oczyszczanie poranne i wieczorne jest troszeczkę inne, bardziej delikatne i tutaj pojawił się u mnie żel, o którym również wam już opowiadałam, od marki Axis Y. Cudowny, bardzo fajnie oczyszczający, nawilżający żel. Więc teraz, w najbliższym czasie, już po tych testach Lumi, będę na pewno częściej sięgać po ten żel i go stosować w tej porannej pielęgnacji. Też myślę, że do momentu, kiedy nie zakupię sobie tej końcówki do Lumi dla skóry wrażliwej, takiej delikatnej, bo w tym porannym oczyszczaniu ja nie potrzebuję aż tak mocnego działania, jakie daje mi głowica do skóry mieszanej. O. Co dalej? Po oczyszczeniu mojej skóry tonizacja. I tutaj pojawił się tonik od marki Hydropeptide. Jest to bardzo fajny, taki rozjaśniający, przygotowujący produkt, który ma sprawiać, że po tonizacji, po tym wyrównaniu pH, nasza skóra będzie gotowa na przyjęcie substancji aktywnych. Także tutaj, jak widzicie, już trochę go zużyłam. Tonik, który stosuję w porannej pielęgnacji. Co dalej? Okolica oczu. I wspomniałam wam o tym, że peptydy. Jeśli rozmawiamy o peptydach, to nie może być inaczej. Znowu marka Hydropeptide i to jest serum do stosowania w okolicy oczu. Serum, które ma rozjaśniać, ale też ujędrniać, działać przeciwzmarszczkowo. I to serum ma taką bardzo delikatną, kremową konsystencję i tutaj zobaczcie taki masażer, taką kuleczkę. Więc nakładam go sobie tutaj w okolicy oczu, masuję i troszeczkę daję tutaj o na górę powieki. Nie stosuję absolutnie na całą górną powiekę, tylko tutaj delikatnie sobie wmasowuję to serum, tutaj gdzie zazwyczaj mamy lwią zmarszczkę i też czasami odrobinę daję sobie tutaj w okolicy ust, gdzie mam zmarszczki, jak mam więcej czasu. Kiedy już serum się wchłonie, nakładam krem pod oczy, który też ma bardzo fajną, taką przyjemną, delikatną konsystencję białą. I to jest krem od marki Mezoesthetic z najnowszej serii Age Element. Mogliście już widzieć, że byłam na konferencji, na evencie marki, gdzie były prezentowane m.in. te kosmetyki, jak również ta linia kosmetyczna, jak również zabiegi. I to ma być produkt, który też będzie działał ujędrniająco na skórę wokół oczu. Także jeśli rozmawiamy tutaj o tej okolicy, to tak to wygląda w porannej pielęgnacji. No i idziemy dalej. I teraz tak, co drugi dzień
stosuję serum z witaminą C o bardzo dużym stężeniu i to jest znowu marka Hydropeptide. Serum, które zawiera, to jest taki booster, który zawiera 20% witaminy C. On, muszę wam powiedzieć, ma taką ciemno, prawie brązową, taką pomarańczową konsystencję. Oprócz tego mamy tutaj kolagen, mamy tutaj również peptydy, więc aplikuję sobie to serum na moją skórę, a następnie nakładam filtr. I filtr, który stosuję i będę stosowała w najbliższym czasie, to jest filtr, który uwielbiam i wielokrotnie wam go pokazywałam i też o nim wspominałam. Marka Dermalogica, marka, która tworzy wspaniałe, profesjonalne produkty. Prisma Protex z ochroną SPF 30. Super się rozprowadza, daje taką delikatną poświatę, taką błyszczącą, zresztą w ostatnich filmach też możecie widzieć, bo nawet sama to zauważyłam, że ta moja skóra tak się delikatnie, ona się tak błyszczy i to nie jest zasługa żadnego podkładu, tylko po prostu jest to właśnie to połączenie, czyli ta duża dawka witaminy C i bardzo fajny filtr. A z kolei w inne dni, czy tak co drugi dzień, nakładam sobie serum nawilżające, serum odbudowujące barierę hydrolipidową, które zawiera świetne składniki aktywne od marki Axis Y i też już wam pokazywałam to serum. Ona też momentalnie się wchłania, daje taki fajny efekt właśnie takiej napitej skóry. I po tym serum nakładam krem, krem od marki Yonel, który w składzie zawiera witaminę C. Czyli widzicie, ta witamina C cały czas gdzieś tam jest. Muszę wam powiedzieć, że ten krem stosuję no już od jakiegoś czasu. Jest to krem, który można stosować na dzień i na noc. Oprócz witaminy C premium mamy również kolagen, ale on tak cudownie pachnie. On pachnie takim cytrusem, taką cytrynką, ale to jest tak przyjemny zapach, że w tej porannej pielęgnacji od razu stawia was na nogi. To jest sama przyjemność stosować ten krem. Więc testuję sobie, sprawdzam, używam na razie ten krem w porannej pielęgnacji, no i później czekam, aż ta pielęgnacja, te produkty się wchłoną, znowu nakładam filtr i robię makijaż. I tak to wygląda, jeśli rozmawiamy o porannej pielęgnacji, i tak będzie wyglądało przez najbliższy czas. Lecimy z wieczorną pielęgnacją i tutaj znowu zaczynam od oczyszczania mojej skóry pierwszym krokiem, czyli płyn micelarny. Nie ma znaczenia, jaki to jest płyn micelarny, one dosyć szybko mi schodzą. Korzystam z różnych, naprawdę z różnych preparatów i zmywam okolice oczu, jeśli miałam jakąś pomadkę lub błyszczyk, zmywam też usta, następnie zmywam pierwszą warstwę mojego makijażu. Później przechodzę do drugiego kroku demakijażu, czyli znowu wkracza Lumi, napka i żel. Czyli najpierw napka, później mycie skóry z Lumi i z żelem. Dokładne oczyszczenie, usunięcie filtrów, wszystkich zabrudzeń, pozostałości makijażu w tej kwestii Lumi jest niezastąpiona. Następnie tonizacja. I tutaj pojawia się tonik od marki Axis Y, o którym również już wam opowiadałam. Jest to tonik, który zawiera niewielkie, ale aktywne stężenie kwasu salicylowego, co dla mnie właśnie teraz w tej pielęgnacji jest bardzo istotne. Zresztą kwas salicylowy, już wam o tym opowiadałam, świetnie sprawdza się w przypadku skór problematycznych, trądzikowych i mieszanych. Cudownie odblokowuje ujścia mieszków włosowych i też sprawia, że nam tutaj nic się nie dzieje, działa na te zaskórniki i tak dalej. No znowu mogłabym wam tutaj opowiadać godzinami, ale bardzo polubiłam ten tonik. Stosuję go szczególnie tutaj w strefie T, odrobinę dosłownie na policzkach i on u mnie w codziennej pielęgnacji się pojawia. Kolejny produkt, który nakładam na okolice, w których mam przebarwienia, czyli właśnie tutaj skronie, tutaj troszeczkę też przesuwam sobie, przeciągam na czoło, tu w okolicy właśnie ust.
To jest to oto serum od marki Axis Y, które ma w składzie niacynamid. Bardzo leciutkie, szybko się wchłania, ale tak jak mówię, nakładam je właśnie na te miejsca, gdzie mam przebarwienia. Zobaczymy, testuję sobie też ten produkt, zobaczymy jak się sprawdzi w tej mojej wieczornej pielęgnacji właśnie na te moje przebarwienia. Ale jak na razie jestem bardzo zadowolona, nie spowodowało powstawania żadnych wyprysków, żadnych zaskórników, nie podrażnia, a wiecie, że mam skórę wrażliwą, więc tak, jak najbardziej tak, świetny skład. I tutaj przy okazji jeszcze Wam przypomnę, że jest na moim kanale film na temat marki Axis Y. Jeśli Was interesuje ta marka, jest to marka koreańska, tworząca produkty o świetnych formułach, bardzo fajnych składnikach aktywnych, no to oczywiście w opisie będziecie mieć link do tego filmu. I nie zawsze, ale staram się tak mniej więcej 2-3 razy w tygodniu, w tej wieczornej pielęgnacji, nałożyć właśnie serum. Serum, które Wam pokazywałam przed chwilą w porannej pielęgnacji. Dlaczego? Dlatego, że to serum oprócz nawilżenia daje mi jeszcze właśnie tę ochronę bariery lipidowej. Czyli działam Lumi, działam kwasami, ale zależy mi na tym, żeby skóra była w dobrym stanie i żeby nie uciekała nadmierna ilość wody z naskórka, żeby ta skóra była nawilżona, więc to serum naprawdę bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Na dokończenie, domknięcie, jak to się mówi, tej wieczornej pielęgnacji, krem. I tutaj dlaczego powiedziałam Wam, że nie codziennie stosuję wieczornej pielęgnacji to serum? Dlatego, że krem, który stosuję z kolei na noc, jest bardzo treściwy, bardzo bogaty, ma dużo substancji aktywnych, ale przede wszystkim ma intensywnie nawilżać. I to jest znowu krem od marki Hydropeptide, krem Power Lux. On daje takie piękne wygładzenie, stopniowo się wchłania, jest rzeczywiście tłusty, taki, no może nie tłusty, ale taki bogaty. Nawet ta konsystencja w środku jest taka zbita. Zresztą zobaczcie, już mniej więcej tyle zużyłam tego kremu, stosuję od września i wystarczy jego odrobina, żeby rozprowadzić sobie na całej skórze twarzy, więc jest to naprawdę bardzo fajny krem, a w związku z tym, że jest taki bogaty, naprawczy, intensywnie nawilżający, w tej mojej pielęgnacji, gdzie mam wysoką dawkę witaminy C plus jeszcze kwasy, super się sprawdza. No i teraz okolica oczu, znowu sięgam po serum z peptydami od marki Hydropeptide i robię to samo, co w porannej pielęgnacji, czyli właśnie ten masaż, a następnie nakładam treściwy krem, krem od marki Sisley, który można stosować w okolicy oczu i w okolicy ust. I tak też robię, że właśnie nakładam go sobie tutaj w większej ilości, troszeczkę tutaj też w większej ilości, żeby ta skóra była fajnie nawilżona. On też jest taki bogaty, treściwy, bardzo fajnie się go rozprowadza i też wchłania się tak właśnie stopniowo, więc w takiej wieczornej pielęgnacji dla mnie jest to w sam raz, właśnie takie działanie w sam raz, ale tutaj pojawia się jeszcze jeden kosmetyk, a dokładnie marka Eisenberg, którą jak wiecie bardzo, bardzo lubię. Jest to produkt do stosowania na okolice szyi, dekoltu i piersi. I codziennie właśnie w tej mojej wieczornej pielęgnacji to ujędrnienie, nawilżenie, regeneracja tych tutaj okolic jest jak najbardziej grana właśnie przy pomocy tego oto produktu. Ale słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec, żeby to nie było takie, wiecie, szybkie, łatwe i przyjemne. To nie ze mną takie numery. A dlaczego? Bo u mnie jest jeszcze dodatkowa pielęgnacja. Ta dodatkowa pielęgnacja, czyli peeling, zuszanie, oczyszczanie, maski wieczorne. No i właśnie te rytuały, o których Wam powiedziałam. To, co tygryski lubią najbardziej. I teraz pokażę Wam tak. Wspomniałam o tym, że tak 2-3 razy w tygodniu stosuję serum od marki Axis Y. Ale w te pozostałe dni, czyli tak mniej więcej 2 razy w tygodniu, sięgam po kwasy. Po peeling kwasowy od marki Hydropeptide. Jest to peeling, który zawiera m.in. w składzie mieszankę kwasów AHA, ale też wiele innych świetnych substancji. Peeling kwasowy, który nakładamy na całą noc i go nie zmywamy.
Czyli odrobinę tego produktu nakładam na całą twarz, a następnie wykańczam taką pielęgnację właśnie kremem, bogatym kremem. Idę spać, rano się myję, zmywam sobie te produkty ze skóry, zmywam sobie właśnie te kwasy. Zobaczymy jak z ich działaniem, bo jest to produkt dla mnie nowy, właśnie go teraz testuję. Jestem bardzo ciekawa jak będzie, bo słyszałam o nim wiele dobrych opinii. Zresztą też wiele osób go poleca, a ja go testuję, dam wam na pewno znać. Więc mamy to. Są też takie dni, kiedy chcę sobie zrobić taki właśnie rytuał. I tutaj pojawia się enzymatyczna maska od marki Sisley, jednominutowa. Bardzo fajny kosmetyk, taki w proszku. Przypomina mi trochę peelingi właśnie takie pudrowe. Kiedyś zrobiłam wam film na temat takich peelingów, takich produktów. I to jest maska jednominutowa, ale maska złuszczająca, czyli mieszamy ten proszek z wodą, masujemy naszą skórę, zostawiamy na jedną minutę i zmywamy. I po takim właśnie oczyszczaniu nakładam sobie kolejną maskę. Ja tak się, słuchajcie, zastanawiam, może bym zrobiła wam takie filmiki z takimi wieczornymi rytuałami. Co wy na to? Rytuałami? Tak się to mówi? Chyba tak. Zobaczcie. Słuchajcie, chodzi mi o to, żeby pokazać wam. Już na moim kanale jest taki filmik rytuał oczyszczający z marką Axis Y. I tam widzicie krok po kroku, jakie produkty stosuję i trochę wam o nich opowiadam. I tak sobie pomyślałam, może byście chcieli, żebym zrobiła więcej takich filmików. Czyli na przykład pokazała wam, jak wykonuję tę wieczorną pielęgnację, stosując taką maskę, nakładając następny produkt, a takie dodatkowe działanie w naszej codziennej pielęgnacji. Bo po tej masce, tak jak wam wspomniałam, nakładam maskę ujędrniającą z kolei. I to jest maska, słuchajcie, nie wiem ile ja zużyłam już opakowań tego produktu, jestem nim zachwycona, uwielbiam, działanie widzę od razu po nałożeniu tej maski. Parę razy spotkałam się z taką opinią, gdzieś tutaj nawet na moim kanale pisaliście gdzieś tam w komentarzach, że u was nie do końca ta maska się sprawdza. Mi się wydaje, że to jest też kwestia skóry, bo być może jesteście za młode albo za młodzi do stosowania tego typu produktów i jeszcze nie widzicie tego efektu. Więc bierzcie to też pod uwagę, że jeżeli skóra nie potrzebuje działania ujędrniającego, liftingującego, to taki produkt nie będzie wam, nie będzie działał, nie będzie dawał wam takich efektów. Więc u mnie sprawdza się bardzo dobrze, bardzo lubię tę maskę i jeżeli już ją sobie zastosuję na te 15 minut, czyli najpierw zrobię taki rytuał oczyszczający, później właśnie maska taka ujędrniająca, no to oczywiście ją zmywam i wtedy nakładam sobie bogaty krem. Ale mam też inne maski, po które sięgam i które bardzo, bardzo polubiłam, a mianowicie maska oczyszczająca. No właśnie, ten rytuał oczyszczający, o którym wam mówiłam. Maska oczyszczająca od marki Axis Y, która też świetnie sprawdza się w mojej pielęgnacji. W ogóle skóra po zastosowaniu tej maski jest taka pięknie rozświetlona, czysta, nabiera takiego blasku. Super produkt. Albo w zależności od tego, jakie w danym dniu moja skóra ma potrzeby, widzę jak wygląda, to sięgam po kolejną maskę, również od marki Axis Y i jest to marka, taka już maska żelowa, kojąca. I wtedy ona daje takie ukojenie mojej skórze, niweluje mi takie zmęczenie pod koniec dnia, ta skóra wygląda świeżo, więc tutaj widzicie, że pojawia się też taki dodatkowy produkt. Jeśli chodzi o maski, to tyle. Mam też kilka masek w płacie, ale powiem wam, że na razie je testuję, więc też nie chcę wam o nich opowiadać i je pokazywać. Przyjdzie na to czas. Oczywiście w mojej porannej pielęgnacji są też płatki pod oczy. To jest w ogóle taki must have, który u mnie musi być codziennie rano. Wstaję, lodówka, płatki pod oczy i zabieram się za wszystkie moje rytuały. Płatki różnych firm.
Ja też na temat płatków zrobiłam Wam tutaj też oddzielny film na moim kanale. Będę w najbliższym czasie testowała też nowe marki, więc na pewno zrobię Wam taką aktualizację i opowiem o nowych kosmetykach, które się pojawiają, ale tak w tej chwili przedstawia się właśnie ta moja pielęgnacja. Jeszcze sobie tak zerknę, ale widzę, że jest wszystko. Są kwasy, jest witamina C, jest oczyszczanie, łagodzenie, peptydy, działanie ujędrniające, jest filtr, więc myślę, że mamy już komplet. Za jakiś czas moja pielęgnacja się zmieni, bo jak wiecie, w okresie zimowym wprowadzam retinol. Wtedy też pojawią się trochę inne produkty i przyjdzie czas na to, że opowiem Wam o właśnie takiej mojej bardziej zimowej pielęgnacji. Ale tak to wygląda w tej chwili, czyli od września mamy październik i będzie na pewno jeszcze wyglądać w listopadzie, być może na początku grudnia. Zobaczymy, jak będzie z moją skórą, bo chcę również zacząć wykonywać zabiegi, o których Wam mówiłam, działać w okolicy oczu, podziałać trochę na te przebarwienia, na te rozszerzone naczynka, więc też będę Was informować o tym, w jakim stanie jest moja skóra, czy coś się zmieniło, czy te zabiegi jakoś tam działają i muszę wprowadzić jakieś inne produkty. Jeśli będziecie mnie tutaj obserwować regularnie, to na pewno o tym będziecie wiedzieć. Przypominam, że linki do produktów, o których dzisiaj opowiadałam, zostawię Wam w opisie do filmu. Więc jeśli sobie rozwiniecie film, to tam będziecie mieć wszystko. Wszystkie produkty, o których dzisiaj wspominałam, bo często dopytujecie, ale możecie sobie kliknąć w taki link. Zobaczycie, ile kosztuje, gdzie go dostać, gdzie go zamówić, jaki ma skład, jakie działanie sugeruje nam producent. Tam będziecie mieć na pewno wszystkie informacje. Ja dzisiaj chciałam Wam przedstawić tylko tę moją aktualną pielęgnację, produkty, które stosuję, bo wiem, że Was to ciekawi i też często dopytujecie, co robisz, jakie kosmetyki stosujesz, co tam sobie testujesz i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!